koniec gadania, a ja teraz może udam się do Netheru, gdzie mam zapisany home. Hej, siemaneczku ludziska, tutaj Pajter, witam was z serweru MyDreams.pl z kolejnym odcineczku. Serwer, na którym gram Skyblocka, chociaż możecie na nim grać jak i Survival. Survival, tak, jak i Survival Games. Ja oczywiście udam się na Skyblocka, bo dawno tutaj w sumie nic nie nagrywam. W tym momencie jestem sam, pieska tutaj nie ma. No ale postanowiłem, że sobie tutaj nagram. Jestem na wyspie, na której w sumie dużo się tak nie zmieniło. Tutaj jak widzicie, piesek zrobił nam kwadratowy młyn, że tak powiem, w którym umieściliśmy naszą stoniarkę, gdzie możemy kopać sobie stona, tak? Tutaj jest jeszcze małe pięterko, gdzie mamy przepalarkę itemku, gdzie tutaj mogę rzucić sobie trochę netherracka. Zamienią się one na te oto cegiełki. Jedzonko mamy. No i tak to oto wygląda na razie. Nie będziemy tutaj budować żadnych epickich budowli, zobaczymy ogólnie co tu mamy do roboty. Tutaj jak zobaczycie, będziemy budować nasz mob grinder z tego względu, iż na wyspie mamy bardzo dużo mobów i jeżeli nie oświetlimy danego terenu tak szybko, te moby szybko się rozpi. Chcemy po prostu zobaczyć jak to będzie w praktyce, jeżeli będziemy mieć mob grinder i teren, na którym te moby będą mogły się respić, czy w ogóle te moby w innym miejscu nie będą się nam w ogóle respić, po to, aby zobaczyć, czy jest jakiekolwiek ograniczenie respienia się mobów, czy nie. Wiecie o co chodzi, tak? Że tutaj jak będzie ciemno, tutaj praktycznie moby będą się respić najwięcej, no i jeżeli tam będzie ciemno, a po prostu... No nie wiem, jak to wam teraz tak wytłumaczyć. No po prostu nie wiem, czy nasza wyspa będzie miała jakiś limit respienia się i dzięki temu mob grinderowi może on się zmniejszyć, że te moby na dole na mnie będą się respiły. Ponieważ jak tutaj... O, wszystko mamy ładnie, pięknie oświetlone, chociaż jak widzicie, taki głupi slime ball też się zrespi. I to jest trochę denerwujące. Przede wszystkim denerwujące są creepery, które tutaj nam co rusz rozsadzają nasze pole. Pomimo to, że jest tak oświetlone, zobaczcie, tutaj ostatnio creeper nam też tutaj wybuchł. My już praktycznie naprawialiśmy tą oto trawę z tysiące razy, że tak się wyrażę. Co nas kosztowało na pewno do tej pory z 10 staków ziemi. Co myślę, że to jest jedna wielka przesada. Szkoda, że do tej pory jeszcze nie wyłączyli właśnie tych creeperów. Tutaj zrobiłem kolejne pięterko, które jest oświetlone dzięki możliwości udania się do Netheru przez glowstone. No i jak tutaj widzicie, też musiałem oświetlić wszystko glowstone'em, ponieważ... O, tutaj jeszcze w sumie, tak widzicie, jest trochę ciemno. Ta świeczka w sumie nic nie da, mam jakieś pochodnie? Nie mam. Dlatego też oświetliłem tutaj glowstone'em. Tu jeszcze musi być wszystko zautomatyzowane, ale brak nam póki co jeszcze żelaza. Bo tutaj, jak widzicie, będzie farma brodawek, napotki itp. I nie tylko ta farma. Zrobimy tu każdego rodzaju farmę. No ale póki co tak zostawię. Tutaj zrobiłem jeszcze kurnik, który w sumie omurowałem obsydianem i stone brickami. No, mamy tutaj trochę jajeczek. One się przydadzą nam jak najbardziej na te, do placków dyniowych. Lubię placki oczywiście. Nie wiem czy wy lubicie, ale idę w tym momencie, nakarmię trochę kur. Nie wiem, one się w ogóle karmią? Stoją na tym hopperze, mogę... Shit! No tu gdzie trzeba to spadło. No wychodźcie wszystkie. Ło, nagle tak dużo się tu zrobiło. Nie chcą się karmić, wcześniej je karmiłem. O, ale ekspadało. Dobra, wrzucę to na razie to do środka. Tak to oto wygląda. W sumie dużo tutaj nie graliśmy. Ja ogólnie czasu nie mam, a nie wiem, pieskowi też na pewno nie chce się tutaj samemu grać. Mam na wyspie i Steam dodanego także Piotrex22, jak i pieska, tutaj widzicie mnie. No i jeszcze mamy 3 miejsca wolne. I mam do was takie pytanie, tylko oczywiście... nie wiem, może to głupio zabrzmi, ale chciałbym dodać jeszcze 3 osobne osoby, które są ogarami. I nie mają to być konta
drugie, nie? Nie multikonta, na po prostu osoby, które chciałyby z nami grać do końca i na zawsze, że tak powiem, aż wam się znudzi. I mam taką właśnie propozycję, zobaczcie, tutaj będzie nasz spawn, bo praktycznie tutaj zaczęliśmy wszystko to budować, tutaj mamy stoniarkę do wspólnego użytku, jak i na dole jeszcze zbuduję wszelkiego rodzaju farmy, abyście tutaj nam z głodu nie popadli. I mam taki jeszcze dla was, powiedzmy nie to, że pomysł, powiedzmy propozycję, zbudujemy tutaj jeszcze mob grinder do końca, on będzie miał ogólnie 10 pięter, bo więcej chyba nam tutaj nie będzie potrzebne. I od tego mob grindera chciałbym zrobić kolejne pięterko. I od tego pięterka, powiedzmy 50 kratek odstępu i tak dalej, 3 osoby, które by miały na przykład swoje 3 oddzielne piętra, te osoby, które bym tutaj dodał. Chociaż nie wiem, jeszcze może Piesek i Piotrek też się zmieszczą i jeszcze ja, żebyśmy mieli powiedzmy kolejnych 6 pięterek. Po to, aby urozmaicić nam tutaj tą wyspę, abyśmy mogli trochę pograć wspólnie. Tylko mówię, to by musiały być osoby ogary, które by miały, no niekoniecznie tak o dosłownie ogary, tylko osoby, które miałyby czas i chęć z nami pograć, niekoniecznie samemu na własnej wyspie. Wiecie, jak ja zacznę grać, jak wy wszyscy zaczniecie grać, to dojdziemy do wszystkiego bardzo szybko, co będzie w sumie fajne i pomocne dla nas wszystkich, tak? W kupie siła, jak to się mówi. Żebyście na przykład zbudowali pięterko, tak? 50 kratek odstępu, następna osoba, czy tam 40, zobaczymy w ogóle jak to nam wyjdzie, o ile takie osoby się znajdą. Tylko mówię, te osoby musiałoby grać. No dobra, koniec gadania, a ja teraz może udam się do netheru, gdzie mam zapisany home. Pokażę wam tylko w jaki sposób w tym momencie zarabiam kasę, bo jak tu widzicie po prawej stronie, mam 50 tysięcy dolarów już uzbierane i 200 ileś tam rubinów. No i moim sposobem na zarabianie kasy jest kopanie oto tego piasku dusz, bo w sumie jego jest bardzo łatwo znaleźć w netherze ogólnie. Fajnie w ogóle, fajna opcja, że można z tego korzystać. No i możecie tutaj kopać, więc to jest nieco pracochłonne, ale jak będziecie mieć łopatkę 4-3, to nie wiem, w 10 minut śmiało zrobicie, czy nawet mniej, te 10 tysięcy kasy. Zobaczcie, tutaj mam 64 sztuki uzbierane, pójdę sobie do sklepu, wybiorę czerwoną wełnę, gdzie to jest wełna na sprzedanie itemów. Na drugą stronę tu macie sprzedawanie Soul Sandu, które daje wam aż 288 dolarów, co uważam to za bardzo dużo. W porównaniu do innych itemów, jeden z najlepszych itemów, który daje wam kasę. Popatrzcie, tutaj żelazo, trawa, wszystko. Wszystko jest to tak marne, nie? Marne. Ewentualnie te książki, ale książki zanim zrobicie, to też się napracujecie, aby zebrać skórę, drzewo. Dlatego też moim zdaniem najszybszym sposobem jest kopanie tego oto piasku dusz. No i tak oto zarabiam chwilowo naszą kasę. Nie wiem, może czekajcie, wykopię sobie chwilowo jeszcze tego kwarcu, skoro tutaj widzę, ponieważ level będzie potrzebny, jak i trochę komparatorów, bo w przyszłości zamierzam pobudować nieco mechanizmu. O, jeszcze tyle tutaj roboty jest. Sortownik porobić, nie wiem, magazyn porobić. Dużo tego jest. Mi samemu też nie chce się tak kopać. Wow. Otrzymałem rubin. To czyli to się zalicza? Czekajcie, zalicza się netherrack, czy tylko kwarc do kopania? Okej. Okay. Nie wiem, jakby netherrack się zaliczał, to by szybko nabyło się rubinów, ale z tego co wiem, to cobblestone, jak i stone najlepiej kopać, aby nabijać sobie rubiny. Taka propos, zajrzę jeszcze w sklep, zobaczę co by tutaj można jeszcze kupić za rubiny, czego tutaj nie mam, ale chyba tutaj nowych rzeczy to tu nie ma. Szybka naprawa to mnie nie potrzeba. Czekajcie, szybka naprawa kosztuje co? Naprawy wszystko co masz wyku za 200 rubinów. Wow, trochę za drogo. Napełnia głód na maksa, o dobrze wiedzieć. Jakoś tego nie brałem pod uwagę wcześniej. Kolorowe pisanie za 100 rubinów? Nie, na kolorowo też nie muszę pisać. Warpy są w ogóle fajne. Ogólnie pokażę wam też warp PvP, tylko nie wiem w tym momencie, czy ktoś tam na tym warpie się znajduje. Bo jak się tam znajduje, to może mnie ubić i stracę w sumie kiepskie itemy. Nie mam aż takich super itemków, no ale dobra, schowam chociaż sobie może miecz, kilo i łuk, bo
Albo dobra, nie. Nie chowam łuku, nie chowam miecza. Jeżeli ktoś przyjdzie, to najwyżej się pobije. Mam strzałę, mam strzałę. Chciałem wam pokazać tutaj zarąbistą arenkę, która jest po prostu prześwietna. Tutaj nie wiem, kto ją budował, ale zrobił ogromny kawał dużej roboty, wielkiej roboty, nie wiem, wszystko naraz. Po prostu jest fajne. Już tutaj nie będę przyklinał, chociażbym mógł śmiało powiedzieć zajebista. Arenka mi się podoba, jedna z najfajniejszych arenek, na jakie mogłem być. W ogóle zobaczcie, to jest tak jakby wielgachne jaskini, tu po środku jest takie drzewko. Możecie tutaj się nawalać, bić, nie wiem, ganiać w berka, cokolwiek sobie tam wymyślicie. Zarąbista jest ta arenka. Także jeżeli chcecie się pobić na PvP, jeżeli chcecie nawet ze mną pobić się na PvP, chociaż ja już wam ją... Tutaj będę gadał i uprzedzam, mam 20 FPS-ów, także nie wiem, zawsze możecie ze mną wygrać. Dlatego też, jeżeli chcecie pobawić się w freekille, piszcie na MSG, przyjdę na PvP. Pogramy w freekille. No. Nie wiem, jak wam się podoba, przychodźcie. Możemy tutaj sobie pograć na tej arence. A tymczasem udam się może na spawna, bo to jest jedna z, powiedzmy, z możliwości, aby uciec z tej arenki. Nie możecie wpisać IS, aby dostać się na was na wyspę. Powiedzmy, to jest takie zabezpieczenie przed ucieczką. W sumie też dobre to jest. Mam nadzieję, że też nikt nie ma tutaj anty... Znaczy, jak to się mówi? Antyloga, cheatów? Bo to trochę bez sensu grać na cheata. Tak czy siak, ta arenka jest zarąbista. A teraz tak, napiszę, kto ma fajną wyspę, abym odwiedził. Ciekawe, czy ktoś ma już zarąbiste wyspy. No chyba nikt nie chce. Trudno się mówi. O, dobra. TPA demo. O, dobra. Akceptował. Akceptował. Dzięki, demon. Siemaneczko. No nie powiem. Buduję jakiś zameczek. No. Elegancko. Elegancko, elegancko i... Jak to nazwać? Estetycznie. Prosto estetycznie. Super. Podoba mi się. Tam widzę creeperka. Nie chcę, żeby ci tutaj rozwalił. Bam. Zabiłem go. Super, to mało... Mało powiedziane. Zajebiście, powiem jeszcze raz. Fajnie budujesz. Fajnie budujesz, ziomek. Tylko przydałoby się, żebyś tutaj trochę trawy dał, bo to wtedy dałoby ten... No jak to się zwie? Tego wyglądu po prostu, nie? Żeby tego jakoś... Jakoś to inaczej wyglądało. Ale tak czy siak, super wygląda. Ciekawe, czy są schodki do góry? Są drabinki. Ale póki co, to tego bolka zdejmę. I najem się trochę jedzonka. Zarąbiście jest. Piętro po piętrze. Czekaj, nie, tutaj się schodziło. Okej, dobra, idziemy chyba na samą wieżę, bo wszystko wygląda tak samo tutaj. Aha, to są takie punkty. Bam! Można z łuku strzelać. Idę na samą górę. Idę na samą górę. Czekajcie. Welcome to Maxowy and Demon Island. Okej. Pochodzimy sobie po murach. Nie no, elegancko. Dobra robota, ziomek. Dlaczego mi się tak nie chce budować? Ej, nie wiem dlaczego. Ale mi się nie chce. Bam. Nie wiem, jakby ktoś chciał ze mną pobudować jakieś epickie budowle, zapraszam. Chociaż nie chce mi się tak naprawdę. Póki co chcę ogarnąć farmy i ten mob grinder, a potem ewentualnie na tych piętrach, które wspominałem, możemy coś wspólnie pobudować. Tylko jak najgorszą rzeczą jest zdobywanie tych itemków. No dobra, ja tutaj będę kończył tym wideo. Co miałem powiedzieć, to powiedziałem. Mam nadzieję, że jako tako zrozumiałe było. Podobało wam się jakoś i zapraszam was na kolejny odcinek. Hejka!